bo nie wypada się spóźniać. Proszę bardzo, przepraszam. Dobry Państwo, jestem bardzo rad, że dzisiaj będąc na Podkarpaciu, na Rzeszowszczyźnie, mogę także być w Mielcu. Rano razem z Tomkiem rozmawialiśmy z prezydentem Rzeszowa, spotkaliśmy się z dziennikarzami. Potem na Uniwersytecie Rzeszowskim dyskutowaliśmy z młodzieżą, ze studentami o przyszłości Europy, o przyszłości naszego kraju. Tutaj w Mielcu odbyliśmy ciekawą rozmowę z panem prezydentem. Serdecznie gratuluję mieszkańcom Mielca, że wybrali nowego prezydenta, który nie ukrywa swoich lewicowych wartości, lewicowych sympatii. No a teraz spotykamy się na tej sali, żeby, tak jak Kazimierz proponował, żeby pomówić trochę o przeszłości, ale przede wszystkim o przyszłości. Ja podzielam pogląd, że nasz kraj w ostatnich 10 latach zmienił się bardzo. To widać, jak się jedzie, jak się idzie. To widać na naszych drogach, w naszych miastach. Nie mogło być zresztą inaczej, skoro w ciągu tych 10 lat, od momentu, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, otrzymaliśmy na czysto, netto, już po odtrąceniu naszej składki, wielką astronomiczną kwotę 250 miliardów złotych. To jest mniej więcej drugi budżet, nieplanowany budżet naszego państwa. I te pieniądze można spostrzec w wyglądzie wielu naszych miast, wsi i tak dalej. Ale też mimo, że Polska otrzymała taki zastrzyk środków, wiele problemów społecznych i socjalnych nie zniknęło, a przeciwnie, pojawiły się nowe. Duże bezrobocie, 3 miliony ludzi, którzy wyjechali i szukają pracy za granicą, bardzo poważne rozpiętości w położeniu bytowym naszych rodzin. Jedne z najwyższych w Unii Europejskiej różnice dochodowe. Bardzo wielka przepaść między średnimi płacami w Polsce i przeciętnymi płacami w Unii Europejskiej. No i problemy w dostępie do dobrze zorganizowanej służby zdrowia, edukacji i ból transformacji dla wielu rodzin wręcz nie do zniesienia. Trzeba zadać sobie pytanie, czy w takim razie te olbrzymie środki zostały właściwie wykorzystane? Czy je ulokowano w tych miejscach, w których one by były pomnożone, zbudowałyby miejsca pracy, zmniejszyłyby rozmaite napięcia społeczne? No, odpowiedź jest jedna. Niestety nie. Można było je lepiej spożytkować. Można było je lepiej ulokować właśnie tam, gdzie się tworzy stałe miejsca pracy. Można było je ulokować w sieci usług publicznych, które zwiększałyby bezpieczeństwo naszego kraju i tak dalej. Nawiasem mówiąc, warto też tutaj wspomnieć, że kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to nasz dochód narodowy na jednego mieszkańca wynosił mniej więcej 43% przeciętnego dochodu w Unii Europejskiej, tamtej Unii Europejskiej sprzed 10 lat. Obecnie to jest już 66%, więc można powiedzieć, że zmniejszyliśmy nieco dystans, ale w dalszym ciągu ten dystans jest bardzo duży. Jeżeli chcemy zatrzymać odpływ młodych ludzi, którzy szukają swoich szans poza naszym krajem, to nie apelami,
tylko przyspieszonym rozwojem gospodarczym i społecznym, żeby tego dystansu nie było. Wtedy nasza młodzież nie będzie szukała szczęścia gdzie indziej, tylko będzie realizowała swoje ambicje tutaj, na polskiej ziemi i pod polskim niebem. Wspomniałem już, że bardzo poważnym problemem dzisiaj w Polsce jest narastanie dysproporcji. I państwo, w którym te dysproporcje się utrzymują, nie może być traktowane jako sprawiedliwe. Stąd też w działaniu SLD, także w działaniu naszego poselskiego, jest sporo takich inicjatyw, które mają zmniejszyć te różnice. Proszę Państwa, powiem o dwóch tylko. Tutaj mówiono, co się stało w Mielcu, jak ta transformacja przebiegała, co się działo zwłaszcza między 89 a 92 rokiem. To był ten najbardziej trudny dla mieszkańców naszego kraju okres transformacji. Plan Leszka Balcerowicza. Otóż wtedy upadło ponad 700 zakładów. 2 miliony ludzi straciło pracę. Te upadające zakłady nie musiały przecież kończyć swojej działalności produkcyjnej w tak dramatycznych okolicznościach. One nie upadały z powodów ekonomicznych, tylko z powodów ideologicznych. Bo na początku transformacji realizowano tezę, że własność prywatna zawsze, z definicji, jest bardziej efektywna niż własność publiczna, czy własność państwowa. Jak pamiętacie, wtedy nie było żadnych osłon. Nie było żadnych rekompensat. Osłony, rekompensaty pojawiły się później. Ale tak zwany przemysł lekki, czyli tysiące kobiet pracujących na przykład do dobrze mi znanej Łodzi, one traciły pracę i nie dostawały żadnej złotówki, żadnej rekompensaty. Żadnej złotówki z systemu osłonowego. Po prostu wychodziły na ulicę, a ich zakład pustoszał i był zamknięty. I stąd też wystąpiliśmy z inicjatywą, aby w 25-lecie polskiej transformacji państwo polskie wykonało pewien wysiłek i wypłaciło rekompensaty wszystkim ludziom, którzy wtedy, w tamtym czasie stracili pracę w tych rodzinach, gdzie dochód na głowę jest poniżej najniższej emerytury, czyli 800 zł. Trzeba byłoby kwotę około 4,5 miliarda złotych, żeby zaspokoić te roszczenia. Ale uważam, że taki gest pod adresem tych ludzi byłby dobrze przyjęty i byłby też dowodem, że nasze państwo troszczy się o ofiary transformacji. Zostaliśmy wściekle za ten pomysł zaatakowani, ale nie wycofamy się z niego. I drugi wariant. Złożyliśmy propozycję, aby ci wszyscy, którzy zarabiają nie więcej niż płaca minimalna, w przyszłym roku to będzie 1750 zł, żeby byli zwolnieni z podatku, to znaczy, żeby podatek wynosił zero. To by dotyczyło jakieś 40% emerytów i mniej więcej 500 tysięcy osób o najniższych dochodach. Występujemy z tego rodzaju inicjatywami właśnie po to, żeby pomóc ludziom w najgorszym położeniu. Są całe obszary naszego kraju, zwłaszcza na terenach dawnych państwowych gospodarstw rolnych, na Pomorzu, na Warmii, na Mazurach, gdzie kolejne pokolenie jest bez pracy. I kolejne pokolenie jest w rozpaczliwym położeniu. No, nie wszyscy wyjadą z Polski, bo nie wszyscy są na tyle odważni.
nie czują się, że mają kwalifikacje, z którymi sobie dadzą radę w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii czy Niemczech. I jest bardzo poważnym grzechem tych prawicowych ekip, że tego nie dostrzegają, że mówiąc, jak to Polska przeszła udatnie, suchą nogą, polską transformację, zamykają oczy na miliony ludzi, dla których to było bardzo ciężkie doświadczenie.